chwilę, tu mogę jeszcze pochodzić. Los! Tędy. Pom. Para. O. A to Mercer, kurczę. Myślałem, że jakiś inny. To tam jeszcze coś się są. A, balkon, dobra. Chwilę. To doprowadzi do wyjścia, tak? To co prowadziło tamto? W takim razie. Rany. Nie mam Domgarda, a tu jest kilka miejsc do wyboru, no. Ciekawostka. Kochany Multiple Path Syndrome. Znowu. Ciekawe, czy w ogóle zmieszczę to na dysku teraz. No. To gdzie prowadzi? Błagam. Takie coś. Chwilę. Tutaj użyjemy. Przepraszam, nie magii. Telekineza, tak. Fajnie by było. Nie, użyję jakiejś głupiej strzały, których nie używam. A dobra, tych dużych mam. Tych mam, to mogę, dobra. Uhu, ale lampa. Ta lampa podskakiwała. Jakaś łódka była. No nie, łódkę zniszczyłem. Gdzie jest ta łódka? Gdzie jest ta łódka? To ma łódź na tym, no. Łódź była i... Gdzie ona wypadła? Gdzie? Spadła gdzieś? Kurczę, do czego była ta łódka potrzebna? O, chwilę, coś tu jest. Może to nie była łódka, tylko to. I to. I chyba utknąłem? Nie, nie utknąłem, dobra. Jest dobrze, dobra. Dobra, idziemy. No, tu nie ma wrogów, więc możemy biec. Chociaż chwilę, nie wyjmę. Chociaż łuk nie, łuk zachowam wyjęty. Bo jak wiadomo, wszystko może wyskoczyć. Nagle. Strajfujemy. Rany, co ja wypadam z trasy? Frej, nie ociągaj się! Lydia już ma więcej krzepu od ciebie. Move it! Ruchy! Raz, dwa! Raz, dwa! Nie wiem, co za. Nie jestem jeszcze w wojnie domowej, ale już pojmuję mosztrę. Raz, dwa, hop! Raz, dwa, hop! Dobra. Musiało być dla niej dziecinną igraszką. Jeśli zobaczysz stary, nie patrz. Dobra. Rety. Sanktuarium śnieżnego wualu. Ale jak naprawdę jest dobra, skoro prześlizgnęła się między tymi drogami? O! Jesteśmy blisko! Zdamy się słabym, wtedy będę miał wybuch. Na Mercerze się skłócili, dobra. Bum! No, z tym się zgodzę. O, jeszcze jeden! Tak, fajnie się skradamy normalnie. Złodziejstwo pierwsza klasa! Bum! Ktoś jeszcze?
Zioberma od wybuchu? Ktoś tutaj ominął śmierć? Jeszcze? No, nikt. Tak, znów się napalam. Sztabka korundu. O, ho, ho, ho. On ma taka toższa, regeneracja magii. Dobra, to sobie zachowaj. F5. Jak daleko mamy? Jeszcze kawałek. Sądząc po tych. Los! Kurczę, nie zauważyłem mikstury. Dobrze, że dali te dużego berserkera. Chwila, co nam daje? Broń dwuręczna, ale to nie. Mi się przydało. Mhm. 150, nieźle. Dobra, chwileczkę jeszcze magia. Czy mam na... Nie, nie. O kurczę, dużo, trochę nam to zajmie. Kurczę, rany, mocne te draugy, za mocne są. Są za mocni. Jest ich za dużo. Bum, tak. Czemu się nie boją? Czemu się nie boją? Czemuś ten się nie boi? Nie, ten zachowam. Ten na potężniejszego. Tych mam dużo. Jest, jeszcze ten. Ha, tchórzysz? Nie uciekniesz, nie ma ucieczki. Coward. I am going to kill you, and kill you, and kill you! Dobra, zajmij się nim. No. Załatwiony. Nieźle go odrzuciło. Mogą użyć Fusroda, wtedy ja bym ich strącił. O, rany, ostra walka. Jak jej się udało przejść? Co ona obsmarowała się tymi drogami? Że nie cuchnąć, że cuchnęła śmiercią, czy co? Rany, dobra jest. Jest bardzo dobra. Zaczyna zyskiwać mój szacunek. No co, ty mogłeś szanować, to co? Ale jako złodziejka to raczej słabo, bo minęła te wszystkie kufry. O! Jeszcze jeden. Kurczę, gdzie to było? A, i... Haha, otwieram zamku wyżej, widzisz? Teraz mam 52. F5. I 7. Los! Zamknęła, sprytnie. Myślę, że to będą te ostrza machające. Błagam, co oni z tymi drogami śmierci mają? Ale ten utknął. Ten utknął. Stary, głową muru nie przebijesz. Czy będzie moim zwycięstwem? On nie zmartwia tak teoretycznie. Co?
Sam jesteś kręt, Sombal. Żadne wyzwanie. Tak, mów za siebie. Kurczę, drogi śmierci. Nie no, błagam. Ile można, no? Chwilę poczekamy teraz. O, możemy poczekać. 10 rano. Ho, 6 godzin się tu tłuczemy. 6 godzin. A w rzeczywistości chyba już godzina. Chwileczkę. Ja wolę się... A bo dobra, możemy iść. Tata, super, super. Super! Ale podejrzyj on, nie? Idealne miejsce na zasadzkę. Dobra. Uj, strzeliło mi nawet. Odpowietrzam se kości. Dobra. Na godzinę poczekamy, co mi damy. No. Niech to, fuck! Nie no, bez jaj, musieli, po prostu musieli. Musieli to ustawić. Hipopotam! O nie! Suweren śmierci! Nie! Nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie! Nie! Tylko nie on! Tylko nie suweren śmierci! Tylko nie on! Najgorszy rodzaj zdrałgów, no! A, tu jeszcze jest! Wracaj tu! Serio? Rany! Nie no, teraz tej kariak nie znoszę. Specjalnie zawiadam te wazony. Specjalnie. Kurczę, suweren śmierci musiał być. Nie no. Posunęła się za daleko. Nie znoszę suwerenów śmierci. Są śmiertelnie zabójcze. No sam nazwę wskazuje zresztą. Chwilę. Wzywa mnie tablica. Gdzie jesteś? Tablico, gdzie jesteś? Wzywaj mnie swoim głosem. Gdzie jesteś? A, tam jest, dobra. Chwilę. A, mamy, bo nowe buty. Koster magicznego światła. Też coś. O, tak, pora na naukę. Czego się nauczyłem? Dłoń rozbrojenia. Oho! Upgrade rozbrojenia, super. Zun ha umiem. Zun ha. Fajnie. Ach, no błagam, ile można. Ha! Bez wybuchu. Myślałem, że będzie jak Power Rangers. Zaryzykuję. Zaryzykujemy. A? Stary, potrzebny klucz. Tu potrzebny jest nam klucz. Coś tam, jakiś komunikat był. No. Masz klucz chyba, co? Chociaż nie, Kariak musiał wziąć klucz. Ała, kurczę. Norskich drzwi łamigłówek. Nie takie trudne. Znam się na tym. Bez tego złotego pazura normalnie nie da się ich otworzyć. A ponieważ jestem pewien, że niejaka Karliach już się go pozbyła, to jesteśmy zdani na siebie. Na szczęście te drzwi mają pewną słabość, jeśli tylko wiesz, jak ją wykorzystać. Tak naprawdę... No wiem, wiem. Na szponie jest odpowiedź. Karliach jest już blisko. A jak ty to otworzyłeś?
A jak to otworzyłeś bez pazura? Ej, powiedz mi! Powiedz, jak to zrobiłeś! Byś mi oszczędził sporo kłopotu. Czysto. Oła! Ej, co jest? Nie! Oła! Kurczę, co się stało? Kto mnie walnął? Jak to? Nie było jej! Rany faktycznie dobra. Dobra jest. Nie znoszę jej. Oła. Naprawdę myślisz, że twoja strzała dosięgnie mnie, zanim moje ostrze przebije twoje serce? Załatw go, Mercer! Jesteś przebiegłą dziewczynką, Karliach. Kupienie posiadłości Złotoblask. No nie! Jak ja cię dorwę, to... Dobra, zaraz powiem. Sama niepewność. Że wróg poniesie porażkę, musisz najpierw osłabić jego sojuszników. To pierwsza nauka, jaką podzielił się z nami... No pewnie, i padło na mnie. Pięknie. Zawsze udawało ci się szybko przyswajać nową wiedzę. Może ktoś mi wyjmie tę strzałę z kolana? Nie chcę zostać strażnikiem miejskim. Wiejskim. Gallus miał bogactwo... I miał ciebie. Wystarczyło, żeby spojrzał w inną stronę. Jak nie zrobić? Zapomniałeś już o przysiędze, jaką składają słowiki? Słowiki? Spodziewałeś się, że on tak po prostu przymknie oko na twoje metody? Chwilę. Ciemność widzę. Dość sensownej gadaniny. Chodź, Karliach. Najwyższa pora, byś dołączyła do Gallusa. Co ona robi? Nie jestem głupi, rycerze. Skrzyżować z tobą Klingę to jak podpisać na siebie wyrok śmierci. Mogę ci jednak obiecać, już wiem, jak znikała. Że nasze kolejne spotkanie doprowadzi do twojej zguby. Mercer, dawaj, wyciągnij ze strzałę. Wyciągnij mi strzałę. Ciekawe. Wygląda na to, że historia Gallusa... Nie dostałem w gardło, a może dostałem. No pięknie, déjà vu, co? Nie ma sposób na pozbycie się ciebie. A ten starożytny grobowiec. Ej, nie możesz mnie tak zostawić! To nie! Muszę jeszcze. Przecież mam proroctwo do spełnienia! Chyba. Mam smoku pokonania. Fakt, że wszystko to było możliwe dzięki tobie. No nie, to zdrajca! Z pewnością prześlę. No nie! Ty jesteś zdrajcą! No nie! Ja z nim pracowałem! No pięknie. Koniec gry. Dziękuję za oglądanie, byłeś się wspaniałą publicznością. Pięknie. Tak, powiem, że jest trzeci. Tak daleko zaszedłem. Wow. Czy to niebo? Jestem w Walkirii? Jestem w tym... Kurczę, zapomniałem, jak się nazywa to miejsce. Powoli, powoli. Nie podnoś się tak szybko. Jak się czujesz? Czekaj, to zawsze się postrzelony. Nie, jak postrzelony się czuję. Jak to? Grób mojej strzały był pokryty specjalną trucizną paraliżującą. Spowolniła twoje serce, ratując cię przed utratą zbyt dużej ilości krwi. Wow, nieźle. Gdybym chciała cię zabić, nie prowadzilibyśmy teraz tej rozmowy. Fakt. Coś w tym jest. Dlaczego mnie uratowałaś? Pierwotnie zamierzałam wykorzystać tę strzałę na Mercera. O, siema, Lydia. W ułamku sekundy podjęłam decyzję o usunięciu cię z drogi. I to uratowało ci życie. Dlaczego ci wierzyć? Trzeba było zetrzeć Mercera. W takim razie mam u ciebie dług. No, mam. I w większym stopniu, niż jesteś sobie w stanie uzmysłować. No rany, czego chcesz? Dobra, czego chcesz? Łóżka? Miałam ilość wystarczającą na jeden strzał. I jedyne, na co liczyłam, to pochwycenie Mercera żywcem. Mogłaś na niego zużyć te strzały. Po co łapać Mercera żywcem? Mercer musi stanąć... Zdrajca musi zostać zabity! ...powiedzieć za wszystkie czyny, które... I wtedy go zabić, tak? ...zapłacić za zabójstwo Gallusa. I za zdradę, no rany. Zdrada to najgorszy grzech, jaki można popełnić. Jak chcesz tego dowieść? Wybierając sanktuarium Śnieżnego Woalu jako miejsce zasadzki na Mercera, nie chodziło mi tylko o efekt ironii. No fakt. Jeszcze przed waszym przybyciem znalazłam przy szczątkach Gallusa dziennik. Przypuszczam, że w środku zapisane są informacje, których potrzebujemy. I co w nim jest? Gdybym tylko wiedziała. Dziennik spisano w jakimś języku, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Może da się to przetłumaczyć. Hentir,
przyjaciel Galusa z Akademii w Zimowej Twierdzy. A, no pięknie. No, muszę sprawdzić listę studentów, bo nie słyszałem o nim chyba. Do słowików. Znów to słowo, słowik. Ten Galus mówi do ciebie, mój mały słowiku. Było nas troje. Ja, Galus i Mercer. Mówi do siebie słowiki. Byliśmy anonimowym odłamem gildii złodziei. A, coś jak krąg w towarzyszach, tak? O tym opowiem. Teraz musisz wyruszyć z dziennikiem do Zimowej Twierdzy i postarać się o przekład. Proszę, weź je. Mogą ci się przydać w podróży. No dobra. Wygonane, bez słów. O rany, i będę ciężki? Rozumiem, trudne odpowiedzi. A powiedz mi o Galusie. No skoro mamy okazję rozmawiać. Był uczonym, mistrzem sztuki złodziejskiej i urodzonym przywódcą. Wszyscy szanowali go i szli za nim bez gadania. To Gallus wcielił mnie do słowików i doprowadził moje umiejętności do perfekcji. Zawdzięczam mu do słowików. Sztuka z... Właśnie, musisz mnie tego nauczyć, sztuka znikania. Bardzo blisko. Byliście kochankami? Gallus powiedział kiedyś, że dobrze się czuje w moim... No tak się mówi, tak to zwykle bywa. Ech, a ja tak jestem nie mam. Jestem odpowiedzialna za to, co go spotkało. Nie mogę się uwolnić od tej myśli. Czemu nie zrobiłeś Mercera? Mercer skłamał przed gildią, obwołał mnie morderczynią. No właśnie. I oczernił moje imię przed całą siatką. Więc czemu nie zabiłaś? To z powodu... Przez 25 lat. A, chyba że jesteś chrześcijanką i umiesz wybaczać, tak? W miejscu i uważnie zacierałam za sobą ślady. Spałam. Mercer nie musi umrzeć. Powinien za to poczuć zimny uścisk palców losu. Kiedy życie zawali mu się na jego oczach, a gildia zacznie deptać mu po piętach. A, już wiem, o co chodzi. Los i karma i tak dalej, tak? Następnym razem może nie mieć wyboru, wiesz? Mogę cię zapewnić, że jeśli dojdzie do tego i zostanę przyparta do muru, to się nie zawaham. Wierzysz się ze mną do Zimowej Twierdzy? Obawiam się, że nie. Trzeba poczynić pewne przygotowania i złożyć szczątki Galusa do grobu. Obiecuję, że dołączę... Czekaj, to nie pochowałaś go po tych 20 latach? Co? No dobra. Pamiętaj, rozmawiaj tylko z Endirem. Nie ufaj nikomu innemu. Elbrinion Fomi? O, no nie, ten koń. A, ma coś jednak. Nie widziałeś to? No dobra. I w ten oto sposób... No. Ciekawie się rozwinęło. Widać, Mercer cały czas był tym zdrajcą w gildii złodziei. No. I zapłaci za swe zdrady. Zapłaci. No, ale... No, w następnym odcinku zajmiemy się kolejnym questem. Trudne odpowiedzi. Kariak, wierzysz, że jedyny dowód mogą sobie mieć zdrady. Dobra, co ja czytam? Nie będę tego czytał. W następnym odcinku zajmiemy się kolejnym questem. Rozszyfrujemy Galusa. No zresztą zobaczycie. Rozszyfrujemy ten dziennik. No zresztą zobaczycie w preview. No, zapraszam, dziękuję za oglądanie i pa! Potrzebna nam kartka. Zwitek papieru pożyczymy. O, super! Zwitek papieru jest naprawdę ciężki.